Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Co jest grane? Za chwilkę przejdziemy do jego głównej treści, ale na początku przeniesiemy się do przeszłości, stąd klimatyczna oczywiście koszulka, jak również DeLorean, który stoi pięknie, ładnie wygląda. W ogóle jest nowa wersja DeLoreana, jakby ktoś miał wolne 170 tysięcy dolarów, to może Klaudii kupić na urodziny, bo ma 10 czerwca, więc na pewno Klaudia będzie tym faktem zadowolona i ja na pewno taki prezent będę propsował. Ale wracamy teraz do tej przeszłości, ponieważ w poprzednim tygodniu odbyła się rzuć kostką, czyli tak taki event, który organizuje ekipa GameTroll TV. Przez 2 dni ponad 1100 osób bawiło się na tym evencie, więc rekord rekordów dla nas jest to przynajmniej. Bawiliście się przy grach, przy malowaniu, przy rozbrajaniu bomby, którą przyniósł jeden z escape roomów. Lataliście gdzieś tam po wydawcach, którzy byli rozrzuceni po sali, jak również korzystaliście oczywiście z tego, co wydawcy mogli zaoferować, ponieważ w trakcie eventu wyszła taka fajna rzecz, że my jako trolle nie pobieramy pieniędzy od wydawców, którzy przyjeżdżają sobie na ten event, ale w zamian oczekujemy, żeby zrobili Wam promocje growe, promocje planszówkowe i to jak najbardziej się udało, tam ludzie z siatami gier wychodzili i bardzo dobrze o to chodzi. Kościany ryneczek, czyli miejsce, gdzie handlujemy używanymi grami, nie naszymi, tylko Wy przynosicie, idziecie grać, a później odbieracie kasy lub ewentualnie gry, również bardzo fajnie zadziałał, tak więc dziękuję wszystkim za obecność, dziękuję wszystkim za pomoc w jego organizacji. Kolejny raz na Rzuć Kostką spotkamy się już bardzo niedługo, czyli 3 i 4 grudnia, w tym samym miejscu, czyli na Wójcickiego 5 w Warszawie, w tej takiej wielkiej, fajnej, byczej hali i znowu będziemy zaskakiwali Was atrakcjami, jak na przykład choinką w maju. To już było, co będzie, zobaczycie. A teraz idziemy do odcinka. A teraz suchar za mocny, nawet trochę jak dla mnie, ale dobra, jedziemy z tematem. Jak nazywa się książka o życiu samochodu? Autobiografia. Brum, brum. Tak więc jeszcze raz witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Co jest grane? I wiecie, ja tak słyszałem, bo mówiliście tak na kostce, że Wy bardzo często te odcinki zaczynacie w łóżeczku, jest cieplutko, we dwójkę, czasami sami, czasami dzieci jeszcze śpią, tak więc jesteście, a więc konsumpcja za chwilę tego śniadania, które sobie zrobiliście, ale teraz, więc powiem Wam o tym, co było i działo się na trolu w tym tygodniu i co będzie się jeszcze działo, ponieważ po kostce jeszcze nie zwalniamy tempa i zwalniać nie zamierzamy, tak więc w tym tygodniu mogliście zobaczyć sobie recenzję gry pod tytułem Iki, droga rzemieślnika w Edo i ta premiera odbędzie się między 17-19 czerwca. Czemu tak się skupiam? Ponieważ 5 raz to nagrywam i cały czas mówiłem września. Tak więc nie, czerwca premiera będzie tej gry. W tym tygodniu, czyli jutro, będziecie mogli jeszcze zobaczyć sobie lubiane przez Was kalendarium, czyli przygotowujecie się na drenaż portfeli na następny miesiąc, ponieważ w kalendarium mówię o tym, jakie gry polscy wydawcy będą wydawali w danym miesiącu. Tym razem oczywiście czeka na czerwiec. Co się jeszcze będzie działo? Otóż w tydzień temu prezentowałem Wam taką oto ikonkę. To jest taka piękna nasza grafika trolla, który to troll będzie rozprowadzany razem z kubkami. Aktualnie zamówiłem sobie kilka kubków. Ja, zmywarka i dzieci testujemy te kubki. No i w najlepszej jakości do Was trafią. W następnym tygodniu, w sobotę, ruszy już sprzedaż takich kubków, więc będziecie mogli sobie to kupić i jeszcze w milszej atmosferze oglądać, słuchać, co jest grane. No ale właśnie, to dopiero będzie w następnym tygodniu. W ogóle tak sobie myślę, że jeden kubek dostanie Ignacy i kiedy będzie sobie tak, wiecie, dopijał, to na dnie tego kubka będzie właśnie osiągnąłeś poziom planszówkowego YouTube'a. Tak więc Ignacy, spodziewaj się przesyłki, na pewno taka do Ciebie wyjdzie. I teraz cała masa zapisów w komentarzach, kto taki kubek jeszcze będzie chciał. Ale to oczywiście dopiero za tydzień, a w tym tygodniu być może jeszcze ukaże się stream. Oczywiście ja nie mówię, że na pewno, mówię być może, bo z tymi streamami u nas różnie, ponieważ Carlosowi się niezwykle spodobała gra pod tytułem The Thing, był niezwykle podniecony, tak więc taki stream być może. Śledźcie nas w naszych mediach facebookowo, instagramowo, youtubowych i być może takie coś się odbędzie i co? I będzie fajnie, miło, wesoło, a po 22 jak zwykle grube teksty będą latały, tak więc serdecznie zapraszam na to, jeśli się odbędzie, ale teraz jest teraz, tak więc przechodzimy już do co jest grane. Jedną z najbardziej obleganych gier na ostatnio minionej kostce, zasadniczo będę sporo o tej kostce mówił w tym odcinku jeszcze, była gra pod tytułem, o matko,
Bretwalda, czyli gra, która w połowie miesiąca będzie zaczynała swoją zbiórkę. Gra jest prześlicznie wyrysowana, do czego oczywiście będę jeszcze nawiązywał w trakcie tego odcinka, ale dla tych wszystkich, którzy lubią poczuć taki nieco bardziej celtycki klimat, będziecie lubili się napierniczać w takich średniowiecznych klimatach, to bardzo proszę, Bretwalda nadchodzi bardzo, bardzo długimi, wielkimi krokami. No i muszę powiedzieć, że wizualizacja tej gry niezwykle przyciągała wszystkich, którzy chociaż lekko rzucili oko. Więc być może wy też będziecie takimi osobami. Sami zobaczcie. A teraz moglibyście pomyśleć, że Piotrek się przebranżowił i teraz zamiast gry pokazuje wam jakiś dywan. Nie, absolutnie. Naprawdę, uwierzcie mi, jest to plansza do Bretwaldy. Ona tak jak najbardziej wygląda. Jest piękna, jest śliczna i tak jak powinno to wszystko wyglądać, odniesienia, tu symbole, no jako historyk absolutnie historykogazm, ale jest to wszystko mało czytelne, szczególnie jak się to wszystko narzuci na planszę, ale co tam, trzeba się w to wpatrzeć i docenić piękno. Dobra, spoko, koniec podniecenia, to teraz zobaczmy, o co chodzi w grze. No i teraz jak w krótkim czasie opowiedzieć wam wszystko to, co znajduje się na prawie 40 stronach instrukcji? No cóż, postaramy się. Otóż mamy tutaj sobie mapkę, która przedstawia nam Anglię, która podzieliła ona jest na poszczególne królestwa. Łącznie 4 osoby będą mogły w to wszystko grać, tak więc mamy 4 skłócone przez sobą królestwa, które będą się ze sobą nawalały. Bitwa jest podstawowym elementem tej gry. Grę możecie wygrać na 3 sposoby, czyli po 12 turach sprawdzamy, kto ma najwięcej spełnionych warunków do wygrania i wtedy ogłaszamy go zwycięzcą, jeśli wyeliminujemy graczy lub ewentualnie jeśli zajmiemy odpowiednią liczbę dzielnic w trakcie rozgrywki, wtedy z automatu po prostu wygrywamy. Wszystko to będzie działo się pod naporem napadających na nas wikingów, co, gdzie i jak będą napadać wikingowie, będzie określała nam specjalna talia. Tak więc wszystko to będzie rzucone oczywiście na planszę. Wasze ruchy, walka dodatkowo będą modyfikowane absolutnie fantastycznie zilustrowanymi kartami, ale jak na moje oko znowu będzie pewien problem z czytelnością tego wszystkiego. Co za chwilkę zobaczycie, są jeszcze inne komponenty, które warto byłoby, żeby wszyscy gracze widzieli, ale przez dość specyficzną czcionkę, która została tutaj użyta. No i no taki, co tu dużo mówić, wczesny średniowieczny klimat, no dzisiaj może to troszeczkę kuleć na czytelności, ale wygląda przepięknie. Bo na przykład każdy z graczy dostanie również taką planszetkę, więc jak widzicie, jest dosyć duża plansza, takie planszetki. Do gry potrzeba po prostu dużo miejsca, ale również na tych planszetkach znajdują się pewne elementy, które możecie rozwijać w trakcie rozrywki, dzięki czemu dosyć szybko będziecie zmieniali wartość swojej frakcji i sami będziecie ją modyfikowali, jak ona ma wyglądać i jak ma się nią grać. No ale właśnie, takie elementy, które tutaj były leżały, warto, żeby były nieco bardziej czytelne, no a są, tak jak widzieliście, utrzymane w odpowiednim klimacie. Co nie zmniejsza faktu, że to jest naprawdę kapitalna, aczkolwiek trudna w opanowaniu gra. Tak więc jeśli będziecie chcieli coś więcej dowiedzieć się o grze pod tytułem Bretwalda, to ta będzie miała swoją premierę na kanale GameTroll TV w okolicach 15 czerwca. O, i właśnie dzięki temu zobaczycie pewnie dużo więcej recenzji wcześniej przed tym 15 czerwca, ale co tam. Dobrze ogram i dopiero wam o tym wszystkim będę opowiadał. A teraz gra dla tych wszystkich, którzy lubią takie, wiecie, tajne działania w trakcie rozrywki, czyli biorą sobie jakąś tajną kartę i wszyscy inni gracze też biorą tą tajną kartę, tylko inną i będą wykonywali tajne działania i na końcu nie wiadomo, kto będzie zwycięzcą. Do samego końca jesteście w niepewności. Taką właśnie grą jest gra potem Ukryci Liderzy. Jeśli lubicie takie tajności, to zobaczcie. A jak nie? To też zobaczcie, to może polubicie. Ukryci Liderzy to bardzo sprytna i ciekawa gra karciana, która obliczona jest na to, żeby być po dobrej stronie, czyli ta, która aktualnie wygrywa, pod koniec rozgrywki, po której jesteśmy stronie. Gracze nie wiedzą, ponieważ po której jesteśmy stronie oznaczana jest kartą Ukrytego Lidera, który każdy z graczy otrzymuje na początku gry i tutaj my tylko jako gracz wiemy, kogo wspieramy, ale inni gracze mogą się tylko domyślać. W trakcie gry będziemy realizować przesuwanie tych znaczników za pomocą kart bohaterów, które będziemy część zagrywali w formie odkrytej, a część będziemy zagrywali w formie zakrytej, żeby lepiej nam było rozstrzygać remisy na naszą korzyść. Dzięki temu te elementy, czyli te pionki będą się przesuwały. I teraz grę wygra ten gracz, który pod koniec rozgrywki, czyli kiedy jest koniec rozgrywki, kiedy wyłożymy odpowiednią liczbę kart, liczba tych kart uzależniona jest od liczby graczy biorących udział w zabawie. Może być ich najmniej 2, najwięcej 6. I teraz te znaczniki sobie będziemy przesuwać. Mamy łącznie 4 frakcje. Mamy nieumarłych. Jeśli mamy taką sytuację, wygrywają nieumarli. Jeśli mamy taką sytuację, czyli dwa
pola różnicy, wygrywają ludy gór, a tutaj wygrywa armia imperialna. A jeśli te będą obok siebie lub na tym samym polu, no to w tym momencie wygrywają ludy morza. No i teraz, kiedy mamy tą sytuację, którą wam opisałem, karty leżą przed nami, teraz sprawdzamy, kto wygra, ponieważ do końca nie wiadomo, kto tę grę wygrywa. No i teraz patrzymy, no i się okazuje, kto wygrał. I teraz, jeśli będzie więcej osób niż jedna wspierająca daną frakcję, no to teraz sprawdzamy, jak wyglądały remisy. Tak jak wam powiedziałem, część kart będzie leżała w formie odkrytej, a część kart będziemy zagrywali w ten sposób, żeby mieć przewagę właśnie w przypadku tego remisu. Proste, piękne, taka wiecie, mechanika odkrywania tych kart i nigdy nie wiadomo, kto po jakiej stronie jest. Oczywiście możemy się domyśleć, ale wiecie, jak to w grach jest. Przesuwać pionki, jak i wykonywać różne akcje będziemy za pomocą zagrywanych kart. I tutaj zwracam wam uwagę na dość ciekawą grafikę, jaka tutaj została wykorzystana do ich zilustrowania. Mi to się naprawdę bardzo podoba. Mam gdzieś z tyłu głowy bajkę, która miała podobną grafikę, ale teraz nie pamiętam. No zasadniczo bardzo ładnie to wygląda. A teraz o grze, która troszeczkę tak bokiem przeszła. Niewiele się o tej grze wie. Mianowicie gra pod tytułem Lincoln. Dokładnie tak. Dwuosobówka, Martin Wallace. Będziemy mogli się nawalać na planszy, podkładać sobie świnie, w końcu to dwuosobówka o walce między sobą, więc właściwie wszystko bangla do tego, żeby ta gra była popularna, a nie jest. Muszę powiedzieć, że ja gdzieś tam okładkę tej gry widziałem, ale dopiero na ostatniej kostce zobaczyłem to u wydawcy, stwierdziłem, o, bardzo chciałbym tę grę spróbować, co to jest za tytuł, więc mam, spróbowałem i chcę wam pokazać, bo gra zasługuje na to, żeby o niej coś więcej było wiadomo. Jak grać w grę pod tytułem Lincoln? Dowiadujemy się z krótkiej instrukcji, która jest bardzo prosta, łatwo napisana, ale lepiej skserujcie sobie stronę dotyczącą końca gry, ponieważ koniec gry jest to miks liczby punktów, które zgromadziliście, przewagi nad graczem i momentu, kiedy to osiągnęliście, jak również miejsc, które zajmujecie na planszy. Nie jest to wcale takie łatwe, dlatego lepiej sobie to skserujcie, żebyście wiedzieli, kiedy wygrywacie grę albo ją przegrywacie. Poza tym jest już łatwo, po prostu będziecie się tłukli na planszy. Jak się tłuczemy, czyli kiedy dwie jednostki znajdą się na tym samym polu, sprawdzamy, jakie tutaj mamy cyferki, dodajemy te cyferki. Na waszych żetonach mogą być cyferki od 1 do 3, ale również mamy modyfikatory z zagranych kart, z dostępu do torów, miejsca, na którym się bijecie. Wtedy liczymy i sprawdzamy, kto wygrał i ponosimy oczywiście odpowiednie straty. Cała mechanika napędzana jest kartami. Na tych kartach znajdują się różne rzeczy, które będą wpływały na poruszanie waszych jednostek, pojawianie się nowych jednostek na planszy, na tory, blokady, tory Europy, które pomagają to jednej, to drugiej stronie. Wszystko mamy umieszczone w kartach, ale najfajniejsze w grze jest to, że te talie będą nam się kończyć. I to jeszcze nie jest takie fajne, Piotrze, o czym ty gadasz? No właśnie, ale te talie będą nam się kończyły. I teraz wraz z każdym przytasowaniem będziemy dodawali odpowiedni set kart do jednej i do drugiej talii. I teraz po pierwszym przytasowaniu i po drugim przytasowaniu talia Unii będzie coraz silniejsza, kiedy talia Konfederatów po każdym przytasowaniu będzie stawała się coraz słabsza. Tak więc na początku będziemy mieli do czynienia z taką nawałą Konfederatów, a później Unici, jeśli nie przegrają, będą się tutaj odbijać. Bardzo fajne, łatwe, szybkie, no poza tymi warunkami gry, no ale można to grze wybaczyć. W dzisiejszej kuźni graczy zacznę od pewnych podziękowań, ponieważ jeszcze tak na chwilkę nawiązując do kostki, to, że bardzo, ale to bardzo się starałem, pamiętając, że swoją pierwszą kartę do Magica dostałem od pewnego człowieka o imieniu Piotr i też miało to wpływ na to, że zająłem się w ogóle grami karcianymi, Magiciem itp. itd. Tak bardzo się staram, żeby na kostce wszystkie dzieci dostały jakąś grę. Mniejszą, większą, ale jak najbardziej dostały. Bardzo dziękuję Egmontowi i Grannie, dwóm wydawnictwom, które bardzo dużo, naprawdę bardzo dużo kartony tych gier dla dzieci przekazały, dlatego dzieciaki mogły być szczęśliwe i na kostce dostać jakąś fajną grę. I właśnie jedną z takich ciekawych gier, które dzieciaki dostawały, była gra pod tytułem Raz, Dwa, Trzy, Wilk Pa, Trzy. Jest to gra, w którą aktualnie zagrywa się moja córeczka, która polega na tym, że po prostu rzucamy kostką i naszym zadaniem jest przesuwanie jednego z czterech zwierzątek. Kto szybciej wyjdzie z planszy wszystkimi czterema zwierzątkami, ten wygrywa. No ale właśnie, w międzyczasie trzeba będzie się kryć za pewnymi elementami, dzięki czemu nie spostrzeże nas
wilk zły. To zamiast standardowego widoku z boku, widok na mnie, a bardziej na grę. Wilk raz, dwa, trzy, patrzy. Czyli dlaczego jest taki widok? Ponieważ chciałem, żebyście zobaczyli wszystkie takie elementy trójwymiarowe. Egzemplarz, muszę przyznać, troszkę sfatygowany już przez moją córkę, ponieważ lekko zagraliśmy już 20-30 partii i te elementy troszeczkę się tam powyginały, ale tak czy inaczej gra budżetowa, nic dziwnego, że nie tak to wszystko wygląda. Tak czy inaczej, oj, chyba to była zła reklama, tak czy inaczej gra jest bardzo sympatyczna, ponieważ bierzecie sobie kosteczkę, rzucacie sobie kosteczką i na kostę wypada, ile będziecie się ruszać zwierzątkiem. Możecie sobie wybrać dowolne zwierzątko z poza planszy, albo to, które znajduje się już na planszy. No i teraz, możecie schować się zwierzątkiem tak, żeby było zakryte, albo możecie ryzykować i zrobić tak, żeby zwierzątko wystawało, czyli w tym przypadku, bardzo proszę, króliczka, łóżka będą wystawać. No i teraz, tak będziecie grali naprzemiennie, ruszając swoimi zwierzątkami, czasami wystają, czasami nie, kusząc to, czasami go nie kusząc, i kiedy wrzucicie na oproszę, na zawołanie, kiedy wyrzucicie oczy, to w tym momencie robimy raz, dwa, trzy, wilk patrzy i wszystkie te zwierzątka, które wystają spoza różnego rodzaju swoich skrytek, one muszą się cofnąć na start, czyli poza planszę, bez względu na to, gdzie by one były. Tak więc czasami nie trzeba ryzykować i pchać się, nie wiem, króliczkiem przed ostatnie pole, gdzie na pewno będzie wystawał, tylko warto byłoby mieć tak przyczajkę i po prostu przyatakować pod sam koniec i w tym momencie się zepchnąć z planszy. Gracz wygrywa, ten, który jako pierwszy wszystkie zwierzątka bezpiecznie przeprowadzi przez całą planszę poza nią. Naprawdę bardzo fajny tytuł. Moja córka zagrywa się w to strasznie. W tym tygodniu zawartość twardego dysku mojego peceta powiększyła się o pewną grę, a dokładnie zrobiła to już parę tygodni temu. Mianowicie jest to gra we wczesnym dostępie. Ta gra nazywa się Song of Conquest. Tylko po prostu w tym tygodniu miałem nieco więcej czasu, znaczy, co akurat przy mnie dosyć śmiesznie brzmi, więcej czasu, Piotrek. No ale zasadniczo miałem czas, żeby pograć sobie w Song of Conquest, czyli duchowego spadkobiercę gry pod tytułem Heroes of Might and Magic 3. Matko, jakie to były piękne czasy w liceum, kiedy się po prostu zagrywało w tego Heroesa, a później nie mogło się patrzeć na czwórkę, kiedy wreszcie wyszła. Tak czy inaczej, otrzymujemy duchowego spadkobiercę Heroesów trójki, który ma nieco inną grafikę i, tak jak powiedziałem, jest również we wczesnym dostępie, aczkolwiek niespecjalnie się to czuję, ponieważ mamy edytor map, mamy dwie kampanie, mamy cztery frakcje kompletnie grywalne, więc właściwie jest to zawartość na parę bardzo ładnych godzin grania, żeby nie powiedzieć na kilkanaście godzin grania. Otrzymujemy Heroesa, czyli znowu będziemy popylali sobie po planszy i na tej planszy będziemy nie tylko się tłuc i robić to, co było w Heroesie, ale jest to taka wersja nieco inna, ponieważ nie jest to taka kalka 1:1. Oczywiście otrzymujemy zamki, tylko te zamki nie będziemy rozbudowywać na takiej, wiecie, oddzielnej planszy, tylko po prostu będziemy robili to bezpośrednio na planszy. Niektóre zamki mają ograniczone miejsca, czyli troszkę tak jak było w Heroesie, gdzie zostało to zablokowane z poziomu danego scenariusza. Tutaj też będziemy mieli taką ograniczone miejsce na rozwój poszczególnych zamków. Dodatkowo będziemy mieli bardzo specyficzny sposób podchodzenia do magii. W Heroesie po prostu zbieraliśmy madę i napierniczaliśmy z różnych szkół tymi czarami. Tutaj nasze jednostki, które mamy w naszej armii, to one będą generowały magię, którą z kolei będziemy wykorzystywać w trakcie rozgrywki. Dodatkowo coś, co było chyba taką bolączką Heroesów, absolutnie nie narażając się fanom Heroesów, to to, że również będziemy wykorzystywali elementy planszy. W Heroesie zazwyczaj było tak, że po prostu coś nam blokowało dostęp, a teraz będziemy mieli pewne elementy wyżej, niżej, tu się schowasz, tu się skryjesz, tutaj wykorzystasz przewagę terenu. Tak więc jeśli ktoś chciałby zobaczyć sobie Heroesa w odświeżonej formie i tęskni tak jak ja do takiej właśnie rozgrywki, to bardzo proszę, turowa nawalanka we wczesnym dostępie jest, jest świetna i bardzo dobrze się w to gra. Mimo, że jest to Early Access. Właściwie ten odcinek miałem już gotowy przed kostką i co teraz powiem, właściwie napędziło to, co wydarzyło się na kostce, a dokładnie gra, którą będę starał się ocalić od zapomnienia. Nagle, słuchajcie, na kostce wyszło, że ludzie, gracze, jakoś coś się porobiło w trakcie pandemii, jakoś mniej interesują się grami kooperacyjnymi i kiedy ja akurat miałem swój taki mini dyżurek przy wypożyczalni, to no to mówiłem, patrz, to jest jakaś gra kooperacyjna, nie, kooperacja, dawaj, chcemy krwi, chcemy się lać.
grać, chcemy się bić. No i ja oczywiście jak najbardziej to rozumiem. No ale kurczę, słuchajcie, ludzie, są też fajne, ciekawe gry kooperacyjne. Tak jak wiem, jak powiedziała moja żona, koop, jak to koop, nic się nie dzieje. Ale ośmielę się po cichutku, gdyż mojej żony w domu nie ma, się z nią nie do końca zgodzić, ponieważ dobre koopy są bardzo ciekawe, intrygujące, a jak nie mamy takiej, wiecie, mądrali, która będzie mówiła każdemu, co ma robić, to koop jest w ogóle rewelacyjny. Jednym z takich koopów jest gra pod tytułem Ostatni Bastion. Słuchajcie, jest to gra, która mechanicznie, tematycznie już nie, ale odnosi się do innego świetnego koopa. Ten koop nazywa się Ghost Stories, tylko że tamto mieliśmy jakiegoś wufenga i po prostu broniliśmy wiochy w takie, wiecie, azjatyckie klimaty. A tutaj bardzo proszę, mamy jakieś tutaj demony, jakieś stwory i takie bardziej średniowieczne klimaty, ponieważ będziemy tymże bastionem. Gra niejako różni się lekko od Ghost Stories. Serdecznie Wam polecam w tym momencie materiał mojego skromnego autorstwa, gdzie tłumaczę Wam, jakie są różnice między tymi tytułami. Nie są duże, ale jak wiele osób mówi, Ostatni Bastion stanowi nieco dopracowaną wersję Ghost Stories. Żeby nie było, Ghost Stories cały czas jest fantastycznym, rewelacyjnym koopem i na pewno będziecie się dobrze w to bawili. Ostatni Bastion w mojej opinii jest nieco jeszcze bardziej wymagający współpracy i tego, żebyśmy wszystko dobrze ogarniali niż Ghost Stories, ale to oczywiście sami zobaczycie, kiedy zajrzycie do Ostatniego Bastionu i pogracie. Pod względem takim estetycznym wykonanie wydaje mi się, że też stoi na nieco wyższym poziomie, dlatego Ostatni Bastion, a wy nie pozwólcie odejść koopom w zapomnienie. I drodzy Państwo, to by było na tyle, ale oczywiście na koniec mam jak zwykle dla Was różne fajne, ciekawe, tańsze gry, które wygrzebałem w tym tygodniu w internecie. Tak więc, co to będzie? Bardzo proszę, już zamieniajcie się w słuch. Jeśli nie zamieniliście się jeszcze w ciągu tego odcinka, to pora, jest już koniec. Więc uwaga, co udało mi się wygrzebać? Wygrzebać mi się udało gry, które są tak w okolicy stówki powyżej. Najdroższą grą, którą dzisiaj Wam zaprezentuję, jest gra Zaginiona Wyspa Arnak, która w sklepie 3 kropki jest za 149 zł. Tak więc jest to jak na Zaginioną Wyspę bardzo dobra cena, bardzo dobrej gry. No ale idziemy dalej. Jest też taka dziwna gra od Portala, czy gra jest świetna, fantastyczna, Tenotihuacan, cokolwiek jak to by się czytało. Ta gra w taniej książce jest za 120 zł, więc jest to bardzo dobra cena, bardzo dobrej planszówki. Znowu w taniej książce mamy grę, którą prezentowałem Wam, w co jest grane w poprzednim tygodniu. Jeśli chcielibyście sobie polatać na księżycu i nawet dalej na Ganymedesa, to bardzo proszę, gra Ganymedes za 95 zł w taniej książce jest dostępna. To jest świetna cena, naprawdę bardzo dobrej gry. W ogóle Wam dzisiaj świetne gry pokazuję, tak jak zawsze. Ale mamy jeszcze jedną grę. Gra również od Portalu, świetny tytuł, Root się nazywa, w sklepie, pierwszy raz taki sklep widzę, nazywa się B po prostu. Za 128 zł 49 groszy można sobie Roota kupić. Tak więc jeśli którąkolwiek gra znajduje się na radarze waszym lub nie wiecie, nie znacie, najpierw sobie zobaczcie, później sobie dopiero kupcie, żebyście byli usatysfakcjonowani z aktualnie nabytej gry i kiedy ją rozłożycie, żebyście nie pomstowali: aaa, trolle nam poleciły. Nie, polecamy naprawdę fajne gry, a te, które dzisiaj wymieniłem, do takich bez wątpienia się zaliczają. Tak więc tyle na dzisiaj w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Was na wszystkie odcinki i wszystko to, co robimy w Game Troll TV. Za tydzień, pamiętajcie, rusza sprzedaż kubeczków, gdzie będziecie mogli rozpoczynać każdy odcinek trolla, ale również różne fajne rzeczy w ciągu dnia takim właśnie kubeczkiem z trollem. Tak więc za tydzień już zaczynamy sprzedaż, a na razie Wam dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się. Hej! Głodny jestem, a dopiero zaczynam kręcić. Trzeba to zmienić. Nie ma to jak pokój nerda. Na ziemi tymczasem spoczywał kawałeczek Prince Paula. Nieduży, ale starczy. Czasami zachowawczo, czasami ryzykując, ale dorośli też w tym zabawę znajdą. O, a ty wystawiał kubek, więc może jeszcze raz nagrać. Jeśli lubicie takie tytuły... Ja muszę zacząć nauczyć się wyłączać telefon w trakcie nagrania. Idę!